Życie nie oszczędzało Justyny Kowalczyk. Depresja, poronienie, tragiczna śmierć męża. Justyna Kowalczyk przez długi czas nie mogła odnaleźć prawdziwej miłości. Gdy w końcu się udało, media zelektryzowała informacja o tragicznej śmierci ukochanego sportsmenki. Choć w życiu zawodowym zdobyła wszystko, w tym prywatnym musiała wiele wycierpieć. Fani Justyny Kowalczyk, obserwując sportowe sukcesy biegaczki narciarskiej, nie mogli się spodziewać, że pod powierzchnią kryje się prawdziwy dramat. Gwiazda zmagała się z depresją, o czym wiedzieli tylko najbliżsi. Justyna Kowalczyk przeżywa żałobę. Justyna Kowalczyk zmaga się z życiową tragedią. W czwartek w mediach niespodziewanie pojawiły się informacje o śmierci jej 38-letniego męża, alpinisty Kacpra Tekielego. Mężczyzna zginął wskutek lawiny, która zastała go podczas wspinaczki, tuż pod szczytem Jungfrau. Sportowiec osierocił niespełna 2-letniego synka Hugona. Pozostawił też w rozpaczy swoją żonę, z którą w małżeństwie zdołał przeżyć niecałe 3 lata. Dla biegaczki narciarskiej to kolejny druzgocący cios. Depresja Justyny Kowalczyk. Kariera zawodowa Justyny Kowalczyk to nieustające pasmo sukcesów naznaczone licznymi medalami, z którymi wielokrotnie powracała do Polski, wprawiając w dumę cały naród. Niestety, jej życie prywatne nie należy do najłatwiejszych. W rozmowie z Gazetą Wyborczą sportsmenka wyjawiła, że w maju 2013 roku poroniła, co z pewnością przyczyniło się do stanów depresyjnych, jakie wkrótce u niej zdiagnozowano. Gwiazda nie potrafiła odnaleźć dla siebie miejsca. Niełatwa droga ku światłu. Ostatnie 3 lata w moim życiu to było wychodzenie z wielkiej dziury, praktycznie się już udało. Na początku były potrzebne wszystkie filary, i leki, i terapeutka, i psychiatra, i dobrzy ludzie wokół. I sport, który powoli mnie odbudowywał, wyznała Justyna Kowalczyk w rozmowie z Newsweekiem. Mistrzyni zdążyła już w krótki sposób skomentować informacje o śmierci swojego ukochanego. W jej mediach społecznościowych pojawił się krótki, ale bardzo przejmujący wpis.